Od początku 2020 roku, dzięki wprowadzonym przepisom prawa, strażacy ochotnicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i spełnili odpowiednie warunki, mogą liczyć na dodatek finansowy w wysokości 200 zł. Udało się wreszcie. Wreszcie po tylu latach. Niezmiernie miło było stać w Sejmie na górze, na balkonie i widzieć, jak ustawa przechodzi. I tą radość chyba wszyscy widzieli. Naszą Komendy Głównej, jak ile pracy wnieśliśmy w tą ustawę i że ona przeszła, że się udało ją przeforsować. Podczas poniedziałkowych uroczystości wręczenia aktów przekazania wozów strażackich oraz promes na zakup nowego sprzętu z rąk zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka 15 weteranów strażackiego rzemiosła otrzymało decyzję o przyznaniu dodatku ratowniczego. Druhom, którzy oddali swoje życie, oddali swój czas wolny, który mogliby spędzać z rodziną w domu, oni nie, oni jako druhowie, strażacy, ochotnicy, niosąc pomoc, całe życie swoje oddali, żeby pomagać. I za to druhowie, seniorzy, wielkie podziękowania w imieniu komendanta nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, jak i moim własnym. To dzięki wam też ta Ochotnicza Straż Pożarna i cały krajowy system się rozwija i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Swojego zadowolenia z przyjęcia przez Sejm RP ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nie ukrywa poseł Agata Wojtyszek, członek Komisji do Spraw Promocji i Rozwoju OSP. Mogę powiedzieć jedno, że ta ustawa tak naprawdę przeszła ponad podziałami. Ona była długo konsultowana społecznie, również uczestniczyłam w tych konsultacjach na terenie naszego województwa i każdy głos płynący od naszych ochotników strażaków był przekazywany dalej i ta ustawa ewoluowała aż do takiego kształtu, jak jest teraz. I cieszę się, że już wielu druhów, strażaków tych emerytowanych na terenie naszego województwa decyzje otrzymali, będą mieli już wsparcie finansowe, a dziś kolejne osoby do nich dołączą. To bardzo ważny dzień. Kolejnym punktem rozwoju i szansą na polepszenie warunków socjalno-bytowych polskich strażaków jest program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej. 1 000 000 zł na Państwową Straż Pożarną to jest potężny zastrzyk środków finansowych. I głównie przeznaczamy te pieniądze na budowy, modernizację obiektów, bo ponad 800 milionów idzie na właśnie na ten cel. I to dzięki przychylności parlamentu, rządu możemy to dalej realizować. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu trwania programu modernizacji przekaże do służb mundurowych około 10 miliardów złotych. Program pozwoli również na podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA.